Dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas, to już jest dzień 17, piątek, piąteczek, piątunio, nareszcie weekend. Tak jak wam mówiłam, dzisiaj będę farbować włosy, zaraz idę się właśnie za to zabrać. Dzisiaj w ogóle wracałam z pracy na piechotę i od starego domu naszego do nowego domu jest 15 minut, ale takim, wiecie, normalnym krokiem, gdybym szła tak szybciej, no to z 10 minut. I miałam się do was odezwać już od razu, jak wróciłam z pracy, ale jakoś tak usiadłam sobie, zrobiło mi się tak chłodno, więc położyłam się pod kocykiem, ale nie spałam, tylko leżałam. No i dopiero teraz w zasadzie wstałam i stwierdziłam, że czas najwyższy rozpocząć ten vlogmas, bo za chwilę się zrobi znowu ciemno. A chciałam wam dzisiaj pokazać ogród, bo cały czas nagrywam po ciemku i nie było kiedy pokazać wam ogrodu. I chcę wam pokazać ten schowek, o którym wam mówiłam, co kupiliśmy. Tylko teraz tak się zastanawiam, czy się nie ubrać, bo wiecie, że wieje wiatr. W ogóle jak wracałam z pracy, to było tak zimno i taki mroźny wiatr był. Natomiast później, jak już szłam, to wyszło słońce i zrobiło się gorąco zaś. Ale mówili w radiu, że w przyszłym tygodniu ma być mroźno dosyć. Ja już zaczęłam nosić kurtkę zimową. To i tak późno, bo to było już po przeprowadzce, także to było już prawie połowa grudnia. No ale zaczęłam i dzisiaj jak wracałam, to powiem wam, że się przydało, jak było tak zimno. Bo ubrałam je na kurtkę, bo boję się, że będzie zimno. I idziemy, słuchajcie. Tylko muszę otworzyć drzwi. O, już czuję, że jest zimno. I to bardzo zimno. Zamknę tutaj. Więc tak, słuchajcie, prezentuje się nasz ogród. Nie jest za mały. Takim myślę... No nie wiem, mi się wydaje, że troszkę węższy, jeżeli chodzi o z naszym poprzednim ogrodem. Ale jest fajne, jest trochę tutaj właśnie betonu, trochę trawki. I tutaj są takie różne krzaki. No teraz to wiadomo, nie wygląda za dobrze, bo jest zima. Ale chciałam wam pokazać coś innego. Co właśnie odkryliśmy, jak się tu wprowadziliśmy. Widzicie to drzewko? To jest, słuchajcie, liść laurowy. Tak, mamy całe drzewko. Śmiałam się do mamy, że będę sprzedawać. A teraz chcę wam pokazać tą komórkę. O, ktoś tutaj kopał, jakiś zwierzaczek. Bo tutaj jest jeszcze druga część. Tutaj jest ten schowek, co kupiliśmy. Metalowy on jest. Zaraz wam o nim opowiem. Ale jeszcze tutaj są różne rzeczy. O, tam stoją nasze pralki właśnie. Zabezpieczone. Tutaj śmietniki, a tu jest ta skrzynia, o której wam mówiłam, że tutaj była tylko ta skrzynia i ona pierwotnie stała tutaj przede mną, ale gdzieś musiała stanąć ta budka i tutaj tak właśnie jest, że no mało miejsca trochę jest do przechodzenia, ale w sumie to tylko tutaj się będzie przechodzić i myśleliśmy na początku, żeby tam w tyle ją postawić, ale potem Jarek stwierdził, że jednak tutaj, wiesz, ja od samego początku mówiłam, żeby tutaj była i tutaj jeszcze wam pokażę. Trochę już mnie ręka boli. O. Tu jest jeszcze kawałek do furtki. I tam właśnie, nie wiem czy to widać, jest taka, widzicie, dziura. O, tam szpara. No i właśnie tamtędy paczki wkładają nam. Ale dobra, pokażę wam budkę i wam potem o niej coś opowiem. Jeszcze w ogóle tu będzie na tej budce kłódka. Nie wiem czy to będzie w ogóle dobrze widać, bo jest tam ciemno. A w ogóle tak, o, uwaga, przekręcam aparat. Tak się to prezentuje, widzicie? Tutaj są te regały z naszej starej tej budki z tamtego ogródka. Drabina nowa. No i ogólnie powiem wam, że tutaj za dużo miejsca nie ma. Widzę, że niedobrze to widać, ale tam nie ma światła. No ale jest gdzie co pochować. Ale generalnie powiem wam, że jeżeli w ogóle chodzi o takie domki do ogródka, to są bardzo drogie, słuchajcie, rzeczy. I my chcieliśmy właśnie wziąć takie drewniane, jak mieliśmy w poprzednim domu. Tylko, że no, ceny tych drewnianych to jest naprawdę jeszcze więcej niż te. Poczekajcie, przymknąć drzwi, bo jak są otwarte, to jednak wieje. Bo tutaj ozdoba wisi i... jeszcze więcej niż te. No i się tak zastanawiałam nad tą metalową. I powiem wam szczerze, my wzięliśmy rozmiar taki sam jak tamtego schowka, co mieliśmy w tamtym domu, tego drewnianego. Ale w środku on jest dużo mniejszy.
Dlatego, że oni ten schowek mierzą odtąd. Od tego tutaj daszku do tamtego daszku. Ale w środku jest dużo mniejsza przestrzeń. Także dlatego się nie pomieściliśmy, ale mamy strych. I w ogóle powiem wam, bo chyba wam nie wspominałam, miałam wam powiedzieć, ale chyba nie wspomniałam. Jak już mieliśmy się tu wprowadzić, już było wiadomo, że to będziemy wprowadzać, to Jarek właśnie się zastanawiał, czy tu jest strych. No ale zazwyczaj w takich domach właśnie są strychy. No i stwierdził, że będzie trzeba zobaczyć. Jak się już przyszliśmy, odebraliśmy klucze i tu przyjechaliśmy już na spokojnie zobaczyć ten dom, no to się okazało, że jest strych, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak tam jest. I nie mieliśmy drabiny. No i właśnie w niedzielę ostatnio Jarek pojechał, kupił drabinę i wszedł na górę i powiedział, że tam można by było zrobić pokój. Normalnie można tam chodzić, nie ma żadnych ubytków w podłodze, jest światło, tam jakieś leżały stare listy i paczka paneli podłogowych, takich wiecie, na zapas. No i wsadziliśmy tam też właśnie ozdoby choinkowe i tam właśnie będą, no bo niestety tutaj się nie mieści, nie? Bo jednak jest dużo mniej miejsca, ale i tak dobrze, że wzięliśmy te regały z tamtego schowka, bo to były nasze regały, bo tam będzie jakoś porządek. No ale dzięki temu, że mamy strych, no to sporo rzeczy też będzie mogło iść właśnie na górę. Ja tam nie wchodziłam, bo ja, jeżeli chodzi o drabiny, to nie, bo ja mam lęk wysokości na drabinach. No ale Jarek tam wchodził i schodził, więc myślę, że nie jest źle. Jak widzicie, włosy umyte, zmyłam farbę, za chwilę idę nałożyć maskę na włosy, bo dawno już jej nie robiłam. Ale stwierdziłam, że przyjdę już z kalendarzami i dzisiaj szybciej zakończę vlogmas i szybciej go zmontuję i szybciej wam wrzucę. Zaczynamy od kalendarza Profusion, standardowo. Szukamy 17. O, tu jest 17, taka długa, to podejrzewam, że będzie jakaś kredka albo coś takiego. U, nie. Pomyłka, nie ma kredki. O, rozwaliło mi się. Pomyłka. Mamy tutaj pędzelek. Taką kuleczkę do cieni blendowania, także super. Bardzo milusi. Kalendarz Revolution. Powiem wam, że już jest coraz lżejszy. Nie tak jak na początku. 17. A ja widziałam 17. Ona gdzieś jest pod spodem. 19. 18. A może tutaj? Nie, to jest 12. A pod 12 może. Dwunastka jest dużo. Tutaj będzie może pod 18. A, 17 jest chyba dużo. Już mi się przypomniało. W ogóle jest ostrość, chyba jest. Tak, 17 jest dużo, także znowu musiałam pół kalendarza powyciągać, bo 17 jest bardzo dużo. Tak jak 13. O, taka duża, ale lekka. To może znowu jakaś maseczka. Co to jest? Wow! Trzy, słuchajcie, ręczniczki do twarzy, ale super, jeszcze w takim fajnym opakowaniu na zamek. Bardzo fajnie. Tylko czy ja to teraz otworzę? Nie otworzę teraz, bo jest tutaj zablokowane, ale to przetnę. I teraz powinnam otworzyć, tak. No, takie z mikrofibry ręczniczki do twarzy. Wiecie, że ja używam takie, więc super, przydadzą się. A ta kosmetyczka na pewno też się do czegoś przyda, fajna taka. Naprawdę super. I kolejny kalendarz. Nivea. A w ogóle chciałam sprawdzić, słuchajcie, wczoraj, czy Nivea ma 24 okienka, czy 25? 24 widzę, ale 25 nie, czyli prawdopodobnie ma tylko 24. Tak, 24 tylko ma Nivea. No dobrze. Dobra, 17 teraz szukamy. O, tu jest 17.
dzisiaj łatwo poszło. Słuchajcie, bardzo duże okienko. Takie, o, ja wam pokażę. Takie, to jest całe okienko, nie? Takie duże. A w środku? Taka mała pomadka. O, różowa. Takie ochronne. A ja już myślałam, że będzie coś większego. No ale dobra. I choineczka 17. O, dzisiaj ciężko jest. Co my tu mamy? Co to jest? O, znowu lakiery hybrydowe. Marka Kani i jest to Cat Eye, kolor 01. Jakie ładne, takie jak benzyna jakby. Nie wiem, wy tego nie zobaczycie. A ja później będę robić wzornik, to wam na wzorniku pokażę. I dwa lakiery takie w takich pudełeczkach. Lavender Violet i jakieś numerki tutaj kolorków są. D235 i D374. Otworzę. Jeżeli to jest kolor lakieru, to fantastycznie, słuchajcie. Sprawdźmy. A nie, on jest taki brokatowy zielony. Też pewnie nie widać. Ale przepiękny. Zobaczymy, jak będzie na wzorniku. A ten drugi. Ten drugi ma przepiękną buteleczkę. Tak się prezentuje. Takie ombre. O, a kolorek taki o. Bardzo ładny. Także już chyba 6 lakierów, bo 3 też już kiedyś były. Także mam 6 nowych lakierów. A może jeszcze jakieś będą. To by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Dzięki bardzo, że byliście. Widzimy się oczywiście już jutro. Pa, pa!